Lekcja pod tytułem Porównywanie liczb naturalnych. Często jesteśmy zmuszeni porównywać pewne liczby. Na przykład kiedy? Na przykład w sklepie. Gdy mamy dwa takie same towary, a w różnych cenach. I wtedy musimy stwierdzić, który jest droższy. Odczytujemy cenę i stwierdzamy. Na przykład odczytaliśmy cenę. Jeden towar kosztuje 15 zł, a drugi 25 zł. No i musimy wiedzieć, który z nich jest droższy. Będziemy porównywali liczby. Oczywiście ty wiesz, że 25 to jest więcej niż 15. No i teraz, do tej pory, musielibyśmy to zapisać w ten sposób, że 25 zł jest większe od 15 zł. Kupa pisania, no ale prawidłowego, jak najbardziej. Ale podobnie jak pamiętasz, mówiłem ci przy potęgowaniu, matematycy lubią sobie upraszczać. Zamiast pisać słowami, wymyślili sobie znaczek, który określa, co jest większe, a co mniejsze. Ten znaczek wygląda jak taki przechylony namiocik. O, w ten sposób. Piszemy go w tą stronę albo w tą, zależnie od potrzeb. I teraz zauważ, jak przechyliłem ten namiocik, to tutaj, tu jest więcej miejsca, a tu mniej, prawda? Analogicznie, tutaj jest więcej miejsca, a tu mniej. Więc jak teraz tego namiocika używamy? No popatrzmy sobie na nasz przykład. 15 i 25. My wiemy, że 25 jest większą liczbą, więc namiocik postawimy o tak. Większa liczba dostaje więcej miejsca. Mniejsza liczba dostaje mniej miejsca. I czytamy to w ten sposób. 25 jest większe od 15. Możemy to przeczytać i na odwrót. 15 jest mniejsze od 25. Dwa zdania określają to samo. To już zależy od potrzeb. Co chcemy podkreślić? Czy chcemy podkreślić, że 25 jest większe od 15? Czy chcemy podkreślić, że 15 jest mniejsze od 25? Na jedno wychodzi. I używając właśnie takich znaków, które określają, która liczba jest większa, a która mniejsza, no ja je nazwałem namiocikami, tak, na potrzeby tej lekcji, używając tych znaków będziemy porównywali nasze liczby naturalne. I teraz o zasadach porównywania liczb. Są dwie. Zasada numer jeden. Jeżeli mamy dwie liczby, to ta liczba, która ma więcej cyfr, czyli inaczej można powiedzieć jest dłuższa, jest liczbą większą. Na przykład takie dwie liczby. 125, 12. Policzmy cyfry. Raz, dwa, trzy. Tu są trzy cyfry. Raz, dwa. Tu są dwie cyfry. Tu jest więcej. A więc ta liczba jest większa. 125 jest większe od 12. Inny przykład. 125, a tu zapiszę 11148. Tu nadal mamy trzy cyfry, a tu jest ile? Jak policzysz, to jest 5. 5 cyfr to więcej niż 3, a więc cała ta liczba po prawej stronie jest większa od tej po lewej. Proste, prawda? Wystarczy policzyć ilość cyfr i już wiadomo, która liczba wygrywa. Ta wygrywa, czyli jest większa, która ma większą ilość cyfr. To jest proste, pod warunkiem, że mamy liczby, które mają różne ilości cyfr. No a co zrobić, jeżeli mamy liczby, które mają tą samą ilość cyfr? Na przykład 245, 348. I tu są trzy cyfry, i tu są trzy cyfry. O tym, co zrobić w takim wypadku, mówi druga zasada. Zasada druga mówi coś takiego. Jeżeli obie liczby mają tą samą ilość cyfr, wtedy musimy porównywać je od lewej strony. Jak? No przypomnę sobie ten przykład. 245 i 348. Zapiszmy to. 245, 348. Porównujemy od lewej strony. Czyli bierzemy w każdej z liczb pierwszą cyfrę od lewej strony. W tej liczbie to jest dwójka. W
tej liczbie trójka. I która z nich jest większa? Trójka. A więc i cała ta liczba jest większa od tej po lewej. Kolejny przykład, który może bardziej nam to rozjaśni. 245, a tu będzie 255. Porównujemy znowu od lewej. Bierzemy pierwsze cyfry od lewej. Takie same. No to nie wiemy nic. Porównujemy w takim razie drugie cyfry od lewej. O, są różne. Tu jest piątka, która jest większa od tej czwórki. A więc cała liczba po prawej wygrywa z tą liczbą po lewej. Jest od niej większa. Jak widzisz, cyfra, która wygrywa, od razu ustawia wygraną całej tej liczby. Tak samo tutaj. Tu trójka wygrała z dwójką i cała ta liczba wygrała z tą po lewej stronie. Tak samo tutaj. Piątka wygrała z tą czwórką, a więc cała ta liczba wygrała z tą po lewej stronie. Następny przykład sobie weźmy. 200. Oj, nie ten kolorek, już będę przy właściwych kolorach pozostanę. Nadal się uprę przy tym 245, a tutaj napiszę 243. No i porównujemy od lewej strony. Proszę bardzo. Pierwsza cyfra od lewej w każdej liczbie jest taka sama. No to musimy porównywać drugą cyfrę od lewej. Znowu w obu liczbach druga cyfra od lewej jest taka sama. No to porównujemy trzecią. Już nie są takie same. Piątka jest większa od trójki, a więc tym razem ta liczba wygrała. Ona jest większa od tej po prawej. 245 jest większe od 243. No dobrze, może zapytać, a co będzie, gdy będzie na przykład taki przykład? 242 i tu 242. Jak zaczniemy porównywać, to widzimy, że pierwsza cyfra w każdej z liczb jest identyczna, druga cyfra w każdej z liczb też jest identyczna i trzecia też jest identyczna. To wtedy co mówimy o takich liczbach? Że są równe i stawiamy znak równości pomiędzy nimi. Po prostu. Na zakończenie poćwiczymy sobie jeszcze na dużych liczbach tą drugą zasadę, bo ona będzie najistotniejsza. Ta pierwsza zasada o liczeniu cyfr, ona jest prosta do zapamiętania, prawda? Natomiast z tą drugą czasami mamy problemy, to poćwiczmy jeszcze na kilku przykładach ją. Weźmiemy sobie jakieś takie brzydkie liczby, powiedzmy. 1 012 468. A tutaj 1 012 033. No i porównujemy. Bierzemy pierwszą cyfrę od lewej, w każdej z liczb. W obu wypadkach to jest jedynka. No to nie wiemy na razie nic. Bierzemy drugą cyfrę. Znowu, w obu wypadkach ta sama cyfra, to jest 0. Bierzemy teraz trzecią cyfrę. W obu liczbach jedynki. Znów nic nie wiemy. Teraz bierzemy sobie czwartą cyfrę. W obu liczbach, licząc od lewej, dwójki. Znów nic nie wiemy. No to bierzemy sobie piątą cyfrę. W obu liczbach i tym razem już nie są identyczne. Tu mamy czwórkę, a tu 0. 4 jest większe od 0, a więc i cała liczba po lewej stronie, skoro 4 wygrało, jest większa od tej liczby po prawej stronie. Ten przykład kończy naszą lekcję, a teraz możesz poćwiczyć w swoim zbiorze zadań bądź w zeszycie ćwiczeń.